Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Dzisiaj wiadomością dnia jest wynik brytyjskiego referendum o pozostaniu, czy właściwie raczej o wyjściu ze struktur Unii Europejskiej i zapewne to on będzie przez najbliższe godziny i dni absorbował uwagę inwestorów na światowych rynkach. Już dzisiaj rano zobaczyliśmy spadek cen ropy o ponad 2 dolary, w tej chwili kosztuje ona około 48 dolarów za baryłkę. Natomiast w perspektywie jednak najbliższych tygodni myślę, że akurat dla rynku surowców problem Brexitu nie będzie decydujący i dojdzie do pewnego rodzaju stabilizacji. Cena ropy po początkowych wahaniach, zarówno cena ropy, jak i cena produktu gotowego może wrócić do obecnych, czy znanych sprzed kilku dni poziomów, bliskich 50 dolarów. Tutaj akurat dla rynku surowcowego Brexit tak dużego znaczenia mieć nie będzie. Natomiast niewątpliwie to, co się będzie działo na rynku walutowym, przełoży się również i na zachowania cen na polskim rynku. Jeśli chodzi o obecne poziomy cen, mamy do czynienia z pułapem 4,49 dla benzyny, 4,24 jeśli chodzi o olej napędowy, złoty 57 w przypadku autogazu. Prognozowane zmiany na najbliższy czas są raczej umiarkowane. Jeśli chodzi o benzynę, zobaczymy minimalną podwyżkę. Tutaj ten poziom jest prognozowany przez nas około 4,50-55 zł za litr. W przypadku diesla poziom 4,18 do 4,27, ten przedział graniczny myślę będzie obowiązujący na stacjach w całej Polsce. Natomiast w przypadku autogazu to paliwo potaniało dość zaskakująco w tym tygodniu o 2 grosze. Myślę jednak, że dalszych obniżek trudno się spodziewać, jeśli już to raczej śladowe i na pojedynczych stacjach, a ogólna tendencja dla tego paliwa powinna być raczej wzrostowa. Tutaj poziom między złoty 56 a złoty 61 będzie obowiązujący dla całego kraju.